Kiedyś ta wojna się zakończy. Pytanie tylko w jaki sposób. Tymczasem Chiny zapowiadają kolejne wspólne manewry z Rosją. W ten krajowe drony zaatakowały Moskwę. Niemcy po raz kolejny odmawiają przesłania do w ten kraju swoich systemów dalekiego zasięgu Taurus, czyli rakiet powietrze-ziemia o polu rażenia do 500 km. O, takimi rakietami wystrzelonymi z myśliwców z granic Ukrainy, obecnych granic Ukrainy, można zaatakować przedmieścia Moskwy. Francuzi zaczynają podważać celowość ofensywy kurskiej i sugerują, że jedynym jej efektem jest obecnie osłabienie obrony 50-tysięcznego miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, które, gdy upadnie, ma z kolei otworzyć Rosjanom drogę do Krematorska i Słowiańska. Wojsku w ten krajowemu brakuje części zamiennych do niemieckiego sprzętu wojskowego. Brytyjczycy rozpoczęli właśnie solidne działania szkoleniowe swoich oddziałów na poligonach w Nadrenii Północnej Westfalii. Kanclerz Scholz ponownie wzywa do rozpoczęcia rozmów pokojowych, bo niemiecka gospodarka z powodu braku rosyjskiego gazu ledwo zipie, a do tego ma jeszcze wewnętrzne problemy z inżynierami. Opinia publiczna w Niemczech wrze, więc Scholz zaczął coś tam nawet działać. Jaki jest jego pierwszy krok? Przywrócenie już nie lotnych, ale stałych kontroli granicznych na wszystkich niemieckich granicach, które obowiązuje od 2 dni, chociaż zapowiadano, że będzie miało to miejsce dopiero 16 września i potrwa przynajmniej przez 1,5 roku. A co w Polsce? Szkoda nawet strzępić ryja. Seks, dupa i kamień kupa. Szef polskiej dyplomacji daje się oszukać i w rozmowie z rosyjskimi komikami podszywającymi się pod byłego prezydenta Poroszenkę opowiada, jakie plany w sprawie zestrzeliwania rosyjskich pocisków ma Polska. Politycy zaciekle zwalczających się stronnictw żyją tak, jakby świat stał w miejscu i łaskawie czekał na to, aż spadkobiercy Wielkiej Lechii ustalą między sobą, czy mają w końcu to państwo, czy też go nie mają. No bo przecież jedni twierdzą, że państwo jest, inni, że go nie ma. A Donald Tusk powiedział nawet dzisiaj to. Nie chciałbym, żebyśmy my w Polsce znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna jest niezbędna, żeby gwarantować nasz ład konstytucyjny. Byłaby to tragedia. Zamiast skupić się na bezpieczeństwie zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym, trzymają się za łby i nie chcą puścić. Z tematyki obronności, z zakontraktowanych jeszcze za Błaszczaka 486 wyrzutni rakiet, jak donosi Rzeczpospolita, nie wiadomo, czy będzie chociaż połowa, bo po roku od zamówienia nie rozpoczęły się nawet rozmowy w tej sprawie. W kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego mamy próbę zastraszania patriotów, którym jeszcze cokolwiek dla kraju chce się robić. No, przecież władza zorganizowała naloty na ludzi z Marszu Niepodległości, aby osłabić patriotyczny zapał. Komendant główny policji alarmuje, że w służbie jest obecnie ponad 14 700 wakatów, z czego 12 000 dotyczy pierwszej linii działań i chodzi również o Centralne Biuro Śledcze Policji. Największe problemy ma Warszawa, gdzie codziennie brakuje normalnych, zwykłych patroli. A gdzie są w tym czasie dziesiątki policjantów zamiast pilnować bezpieczeństwa na ulicach? Tutaj. Szanowni Państwo, jest 21:30. Policja w dalszym ciągu chroni wieniec obrażający prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polacy zaczęli organizować obywatelskie patrole, które odwiedzają miejsca zamieszkiwane przez legalnych i nielegalnych, tłumacząc, że jeżeli zrobią w Polsce coś złego, to podczas kolejnej wizyty zostaną zapoznani z obsługą podstawowego sprzętu inżynierskiego, takiego jak młotki czy klucze francuskie. I tak jak policji nie ma, gdy trwają napaści na Polaków, bo nikt się do służby panie nie garnie, są wakaty, tak też nagle w magiczny sposób komendant wyciąga z kapelusza kilkudziesięciu funkcjonariuszy i wysyła ich za dzielnymi ludźmi z obywatelskiego patrolu. No splunąć na takiego komendanta to mało. Zobaczymy jeszcze, jakie cyrki odbędą się na Marszu Niepodległości i czy po tylu latach spokoju znowu zapłoną ogniska miłości i będziemy zmuszeni się uśmiechać do zdjęć na komisariatach. Szkoda, bo policja jest bardzo potrzebna i tę niewdzięczną robotę wykonuje wielu dobrych ludzi. Niestety i oni zaraz podzielą los swoich brytyjskich kolegów, którzy są lani na ulicach przez ludzi o odmiennej wrażliwości, powiedziałbym, społeczno-prawnej. Komendant policji zaznaczył też w tym samym piśmie, że sytuacja związana z niedoborami kadrowymi wymaga pilnych działań. Ale jak widać, to, że wymaga, nie oznacza, że trzeba zaraz koniecznie działać, prawda?
Wśród polskich polityków jest za to stagnacja i pomijanie najważniejszych zagadnień. Mamy za to woltyżerkę lewicy na odcinku ideologicznym, czyli gadanie o potrzebie zabijania dzieci nawet do 9 miesiąca ciąży i wyprowadzanie krzyża z sali sejmowej. Są asygnaty i kontrasygnaty. Nadal nie wiadomo, kto prokuratorem, a kto sędzią, kto trybunałem, a kto posłem. Kobieta z dzieckiem zostaje zaatakowana nożem w warszawskiej pizzerii przez dwóch Gruzinów, którzy chcą jej odebrać torebkę. Mafie ukraińsko-gruzińskie wymuszają haracze od polskich przedsiębiorców. Młody chłopak zaatakowany maczetą w Mielnie dochodzi na szczęście do siebie, natomiast jego oprawcy pozostają na wolności, nawet nie zatrzymani. Kilku gości prawie ginie na ulicy od ran zadanych tłuczoną butelką, by dwa dni później prokurator w Śremie wypuścił na wolność Kolumbijczyków, którzy brali udział w próbie zabójstwa na tamtejszych bulwarach. Już mi się nawet nie chce zadawać pytań o miażdżący raport NIK-u z początku roku, o którym dzisiaj nikt nie pamięta, a trzeba im go przypominać. Chodzi o stan obrony cywilnej w naszym kraju. O gospodarce w ogóle już nie wspominając. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za takie sprawy uważam zestawienie tego, co dzieje się wokół wojny na Ukrainie, bo sprawy przyspieszają, i zachowanie się polskich polityków w kontekście dynamiki zmian w Polsce i na świecie. Tak, właśnie zobaczymy sobie, czym żyje świat i zestawimy to z nadwiślańskim piekiełkiem. Witajcie i czujcie się jak u siebie, bo jesteśmy jeszcze u siebie. Dziennikarskiego obowiązku chciałbym tylko odnotować ku pokrzepieniu naszych serc, że ostatni miesiąc zakończyliśmy skokowym wzrostem popularności kanału Marek Miśko Czuwaj. Programy zyskały łącznie 1,5 miliona wyświetleń, czyli o ponad 450 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej, no i bilans ten codziennie idzie ku górze. Wzrósł też czas oglądania w godzinach, a to oznacza, że mój autorski pomysł z codziennym słuchaniem muzyki na kanale i czatowaniem zdał egzamin. Subskrypcje wzrastają na podobnym poziomie, no i mamy już ich ponad 112 tysięcy. Wszystko to oznacza, że robimy to dobrze. A z tym przekazem możemy docierać do widzów tylko dzięki waszemu zaangażowaniu naszych mecenasów, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Nic nie jest jednowymiarowe. A żaden sojusz i żaden układ nie zmusi żadnego poważnego państwa do rezygnacji ze swoich interesów kosztem papierowej wspólnoty, który to papier przyjmie wszystko lub łączy ten czy inny układ. I tego będę starał się dziś dowieść. Przykładem może być chociażby rozbieżność stanowisk obydwu krajów wobec przedłużającego się konfliktu. Mam na myśli Niemcy i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, pod wpływem których jesteśmy, są zainteresowane wojną za naszą wschodnią granicą, ponieważ przegrana Ukrainy stwarza w ich odczuciu zagrożenie dla amerykańskiej hegemonii, co udowodnię w najbliższych programach na podstawie konkretnych wypowiedzi amerykańskich generałów przed amerykańskim kongresem. Więc Amerykanie mają swoją rację, rację stanu, szczególnie po tym, gdy wsparcia Rosji zaczęły udzielać w różny sposób Chiny, Iran, Indie i Korea Północna. Więc w ich interesie, co zresztą oni sami wykazują, jest uzbrojenie Ukrainy w sposób maksymalny i przeprowadzenie zwycięskiej rozgrywki tak, aby Rosja nie miała manewru prowadzenia dalszej ekspansji, którą amerykańscy dowódcy oceniają jako realną. Niemcy z kolei lawirują w relacjach zobowiązań sojuszniczych względem NATO, ponieważ muszą myśleć o utrzymaniu swojej pozycji. Dowód? Bardzo proszę.
Berlin dopiero teraz zamierza wydać deklarowane 2% PKB na armię, chociaż decyzje w tej sprawie zapadły już podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w roku 2006, czyli 18 lat temu. I w tym roku dopiero zdecydowały się na to, aby wydać 2% swojego PKB. Zobaczcie, rząd w Berlinie przesłał do siedziby NATO w Brukseli informację, że w tym roku Niemcy przeznaczą na obronność równowartość 73,41 miliarda dolarów. Ustaliła to niemiecka agencja prasowa DPA. To rekordowa suma. Tak duże nakłady oznaczają, że Niemcy wywiążą się z sojuszniczych zobowiązań. Pamiętajmy jednak, że zarówno po roku 2014, czyli od czasu ataku zielonych ludzików na Donbas i Krym, jak i teraz po wybuchu wojny, Niemcy nie zmieniły swojej optyki i nadal są zainteresowane rozdawaniem kart w Europie i nie życzą sobie, aby Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób podważały przywódczą pozycję Berlina na starym kontynencie. Na przykład dzisiejsze negocjacje, bardzo ważne rozmowy dla przyszłości Europy, które odbywają się w Białym Domu pomiędzy Amerykanami i Brytyjczykami, o tym później, odbywają się bez Niemców. Niemcy dbają o własny interes. I ten interes jest über alles. W interesie Niemiec jest bowiem nie tylko utrzymanie swojego przywództwa politycznego w Unii Europejskiej przy francuskiej akceptacji, rzecz jasna, ale natychmiastowa naprawa swojej gospodarki, która cierpi w wyniku przedłużającego się konfliktu. I nie chodzi o koszty bezpośrednie wynikające z przymusu inwestowania we własną armię. Nie mówię tu o tych 2%. Nie mam też na myśli kosztów poniesionych przez wysyłkę sprzętu, broni i amunicji do Kijowa. Niemcy liczą straty również na innym polu, bo są poważnym państwem. Niemieckie koszty gospodarcze po 2 latach wojny w kraju, którego nazwy nie można wymawiać, a sąsiaduje razem z nami, prawdopodobnie znacznie przekroczą 200 miliardów euro. Powiedział to niedawno prezes niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych Marcel Fratscher. W wywiadzie udzielonym gazecie Rheinische Post mówił o szczególnie wysokich kosztach energii, które zmniejszyły wzrost gospodarczy w Niemczech o 2,5 punktu procentowego, czyli 100 miliardów euro w roku 2022 i podobną kwotę w roku 2023. Są to jednak tylko bezpośrednie koszty finansowe. Dalsze koszty miałyby wynikać z eskalacji konfliktów geopolitycznych i geoekonomicznych, zwłaszcza z Chinami, z powodu wojny. Nad wyraz mocno, według Marcela Franzschera, uderzyło to w firmy eksportowe. I stąd nawoływanie kanclerza Scholza do tego, by jak najszybciej zasiąść do rozmów pokojowych, o czym Amerykanie w swoich planach w ogóle nie wspominają, a na co również za chwilę podam dowody. Dokończmy jednak wątek niemiecki. Kilka dni temu kanclerz Scholz w wywiadzie dla Deutsche Welle powiedział: myślę, że teraz nadszedł moment, w którym trzeba również omówić, jak możemy szybciej przejść z sytuacji wojennej do pokoju, niż to obecnie się wydaje. To znaczy, że będą rozmowy pokojowe, jeszcze jedna konferencja pokojowa. To jest ważne. Czy ważne jest, abyśmy w tym postępowali naprzód? Na pewno odbędzie się kolejna konferencja pokojowa i prezydent oraz ja jesteśmy zgodni, że musi to być konferencja z udziałem Rosji. Wypowiedź ta miała miejsce 2 dni po wizycie prezydenta w ten kraju we Frankfurcie. Niemcy są i pozostaną najsilniejszym zwolennikiem Ukrainy w Europie. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, napisał w swoim twicie przywódca Niemiec. Może to oznaczać, że rozmowami pokojowymi na swoich rzecz jasna warunkach zainteresowany jest także Załęski. No to zostawmy teraz deklarację niemieckiego kanclerza z faktami. Oto kilka dni temu niemiecki dziennik Bild publikuje na swoich łamach korespondencję pomiędzy szefem rosyjskiej dyplomacji a sekretarzem generalnym ONZ. I nie uwierzycie, co tam się znajduje. Chodzi o dogadanie się z Rosją w sprawie powrotu inicjatywy czarnomorskiej, czyli uwolnienia portów na Morzu Czarnym, które pozwolą na eksport produktów rolno-spożywczych z Kijowa do odbiorców na całym świecie, głównie do Afryki. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zasugerował kilka działań mających na celu złagodzenie napięć związanych z sankcjami nałożonymi na Rosję. Więc po pierwsze zaproponował Rosjanom zniesienie sankcji finansowych nałożonych w czerwcu 2022 roku przez Unię Europejską na rosyjski bank rolny. No i w tym celu spółka RSHB Capital, czyli spółka zależna od rosyjskiego banku rolnego, miałaby komunikować się z globalnymi instytucjami finansowymi za pomocą systemu SWIFT, pełniąc rolę technicznego pośrednika w transakcjach płatniczych, co pozwoliłoby uniknąć konieczności posiadania licencji bankowej zgodnie z prawem luksemburskim. Zobaczcie, mówią wprost o ominięciu sankcji. Nie będzie się zwracał
odebrane prawa bank żywności rosyjski, ale celowa spółka, która działa w bezpośrednim otoczeniu, w związku z tym bankiem. Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził zresztą, że Unia Europejska jest otwarta na dialog z Rosją za pośrednictwem ONZ w celu znalezienia trwałego rozwiązania, które umożliwiłoby płatności SWIFT w ramach sankcji dotyczących transakcji rolnych i żywnościowych. Drugą propozycją jest ubezpieczenie rosyjskich statków przed potencjalnym atakiem na Morzu Azowskim i Czarnym. I trzecia sugestia dotyczy ona wsparcia Rosji w odzyskaniu zamrożonych aktywów w Unii Europejskiej z możliwością dalszej pomocy ONZ-u w uwalnianiu aktywów rosyjskich firm, głównie nawozowych, w Europie. Jak myślicie, o czym to świadczy? Ano o tym, że nie wszystko idzie po myśli Zachodu. Współpraca bezpośrednia pomiędzy Unią Europejską a Rosją jest wizerunkowo kłopotliwa. Dlatego w powolnym przywracaniu stanu sprzed wojny ma pomóc ONZ. Nie myślicie chyba, że dzieje się to bez wcześniejszych ustaleń, więc będą zdejmowane sankcje z Rosji, ale i będą z nich korzystali wszyscy, ale nie zdejmie ich Unia Europejska. Pośredniczyła w tym wszystkim będzie Organizacja Narodów Zjednoczonych jako bezstronny obserwator. I wtedy już można. Kanclerz Scholz, zapewniając o tym, że Niemcy są największym partnerem w tym kraju, zapomniał dodać kilku dodatkowych szczegółów. Otóż po raz kolejny poproszony o udostępnienie w ten krajowi systemów dalekiego zasięgu Taurus odmówił, a pytany w Bundestagu kilka dni temu o powód odpowiedział, mówimy o Taurusie cały czas, roztropność nie jest czymś, co można zakwalifikować jako słabość, jak niektórzy to robią, ale roztropność jest tym, do czego mają prawo obywatele tego kraju. Systemy rakietowe Taurus to rodzaj broni powietrze-ziemia. Ich pole rażenia to 500 km. Oznacza to, że wystrzelone z granic tamtego kraju mogą bez problemu razić obiekty znajdujące się w Moskwie. Kanclerz nie poszedł więc kierunkiem brytyjskim, ponieważ zdaje sobie sprawę, że do obsługi tych systemów potrzebni byliby na miejscu żołnierze Bundeswehry, a to oznaczałoby wejście wojsk NATO w ten konflikt. Podobne systemy dostarczyli jednak na miejsce Brytyjczycy. Podobne, bo mające znacznie mniejszy zasięg, do 250 km, są to systemy ziemia-powietrze Storm Shadow, z tym zastrzeżeniem, że Brytyjczycy udzielili takiego wsparcia pod warunkiem, że będą wykorzystywane wyłącznie do obrony, bez możliwości rażenia celów na terytorium Rosji. To było jednak kiedyś. Później doszło do pewnego zdarzenia, w którym kanclerz Scholz kilka miesięcy temu wyprowadził Brytyjczyków i Amerykanów z równowagi, wprowadził ich w konfuzję, ponieważ wyraźnie zasugerował w swojej wypowiedzi, że wojska Jego Królewskiej Mości są obecnie na terytorium zarządzanym przez Kijów i prowadzą obsługę swojego sprzętu, czego Niemcy robić nie będą. Czyli bezpośrednio wskazał, że Brytyjczycy jako żołnierze biorą udział w tej wojnie i obsługują systemy Storm Shadow. Wszyscy wpadli w konsternację. Jak stronnik z NATO mógł takie coś powiedzieć? Przecież jest to prawdą. Rosjanie też wiedzą o tym, kto operuje na miejscu, mają swój wywiad. Natomiast bez potwierdzenia takich danych niewiele można zrobić. Tymczasem dziś, czyli w piątek 13 września, odbył się szczyt z udziałem brytyjskich i amerykańskich polityków, na którym według zazwyczaj dobrze poinformowanego portalu Politico miała zapaść decyzja o zezwoleniu w ten krajowi na używanie natowskich systemów do rażenia celów w Rosji. Tak ważna rzecz miała zapaść podczas rozmów dwustronnych pomiędzy Amerykanami a Brytyjczykami. A przecież to również nas dotyczy. Dotyczy każdego kraju w Europie. Decyzje więc zapadają poza nami. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził, że decyzja w tej sprawie została już dawno temu podjęta i taką informację mają Rosjanie, a zaplanowane dziś spotkanie było wyłącznie czymś na wzór spotkania formalnego. Pieskow zaznaczył również, że odpowiedź Moskwy będzie odpowiednia. Politico twierdzi, że Rosja w odpowiedzi ma wziąć na cel Rzeszów, gdzie znajduje się główny punkt przerzutowy broni przekazywanej przez Zachód. Chodzi rzecz jasna o lotnisko Wiesiące. Trwa więc wojna nerwów. Jakie zapadną decyzje i co się wydarzy dalej, Bóg raczy wiedzieć. Eksperci bowiem tyle razy już się mylili, że szkoda na nich poświęcać czas. Zresztą nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Możemy tylko bazować na tym, co faktycznie się sprawdza i spełnia.
w zamieszaniu informacyjnym, w podawaniu nam dezinformacji nie wyjdziemy za dobrze. Natomiast możemy to zestawić z informacjami, które już miały miejsce, które już się sprawdziły i połączyć z tym, co dzieje się obecnie. I wtedy maluje nam się mniej więcej rzeczywisty obraz. Z kolei dziennik Bild kilka dni temu pisał, że niemieckie Ministerstwo Obrony bije na alarm po opublikowaniu wewnętrznego dokumentu ministerstwa Borisa Pistoriusa, który to dokument ujawnia, że armia ukraińska już jest na wyczerpaniu, jeżeli chodzi o broń niemiecką i podzespoły do tej broni. A Niemcy nie mogą jej obecnie zastąpić. Co więcej, całe wsparcie wojskowe dla Ukrainy jest zagrożone według tego raportu. No i jak mówią dziennikarze, jest to szokująca wiadomość w środku ofensywy kurskiej. Idźmy dalej, jak wygląda rzeczywistość z tą niemiecką pomocą. W Niemczech coraz głośniej mówi się bowiem o takim sformułowaniu, nie wiem czy w Polsce to słyszeliście, a ja ostatnio przestudiowałem niemiecką prasę, więc mówi się o liczbie Scholza. Jest to określenie prześmiewcze, czyli napompowanej kwocie wsparcia, którą rzekomo Niemcy miały przeznaczyć na pomoc broniącemu się Kijowowi, natomiast ta kwota w ogóle nie istnieje realnie. Otóż okazuje się, że te słynne 30 miliardów euro, o których nieustannie mówi kanclerz Rzeszy, wcale nie oznacza kwoty równowartej dostarczonemu już sprzętowi i szkoleniom, ale w jej skład wchodzą również planowane systemy pomocowe, która to pomoc jest obecnie na etapie procedowania przez niemieckie urzędy i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Ile więc pieniędzy Niemcy przekazały Kijowowi? O tym czytamy już dokładniej na stronach niemieckiego rządu, który musi podawać faktyczne dane. Więc w roku 2022 pomoc wojskowa z Berlina wyniosła 2 miliardy euro. W roku 2023 5 miliardów 400 milionów euro. Kolejne 10 miliardów to są zobowiązania na kolejne, ale bliżej niesprecyzowane lata. Sumując więc dane niemieckiego rządu, wychodzi nam, że jest to kwota 7 miliardów 400 milionów euro. Tego, co zostało już przekazane. Natomiast te 10 kolejnych miliardów to jest zobowiązanie na kolejne lata, co daje nam w sumie 17 miliardów 700 milionów euro. A 17 miliardów 700 milionów to znacząco różniąca się kwota, przyznacie, od pojawiającej się wszędzie kwoty 30 miliardów, prawda? No faktycznie Niemcy mogą wykazać bezpośrednio wsparcie to zrealizowane na poziomie 7 miliardów 400 milionów. Polska w tym czasie wydała ponad 3 miliardy euro. Nie tylko Niemcy dokonują ciekawych, powiedziałbym, obliczeń w tej sprawie. Robią to również Duńczycy. Z kolei Dania zestawiana jest we wszystkich statystykach jako ten kraj, który na wsparcie Kijowa wydał już ponad 8 miliardów 400 milionów euro. Przez 2 lata trwania tego konfliktu, na co wskazują dane rządu Królestwa Danii, łączna kwota, którą przekazała Kopenhaga, nie przekracza jednak 4,5 miliarda. Co prawda tamtejszy rząd wygospodarował specjalny fundusz wsparcia na poziomie 8 miliardów euro, ale rozłożony on został na kolejnych 5 lat i Ukraińcy nie mają tych pieniędzy, które potrzebują teraz. I miejmy świadomość, że wszystkie te kwoty nie są przekazywane w żywej gotówce. Dotyczy to zarówno Niemców, jak i Duńczyków i wszystkich innych krajów, bo one nie zostały też przelane na konta. To są zestawienia kosztów, sprzętu, amunicji, a nawet szkolenia żołnierzy. Rozumiecie? Czyli to, co mówią Niemcy, że to, co dali, w to wszystko jest wliczone szkolenie na miejscu. To nie jest kasa, którą oni operują. Wojna jest po prostu biznesem i zdaje się, że rozumieją to wszyscy. Tylko nie my. Czytając te dane, natychmiast przypomniała mi się sytuacja, gdy rząd brytyjski zarekwirował polskie złoto w poczet kosztów szkolenia polskich pilotów podczas II wojny światowej, którzy za frajer bronili angielskiego nieba. Brytyjczycy wyliczyli nam wówczas wszystko. Amunicje, samoloty oraz szkolenie polskich pilotów. I zapłacili sobie naszym złotem. Całość tych działań można podsumować anegdotą, że gdzieś w Petersburgu rozdają rowery. Szybko jednak się okazuje, że nie w Petersburgu, tylko w Moskwie. Nie rowery, tylko samochody, no i nie rozdają, tylko kradną. Niemcy mają dosyć tej wojny, bo wyniszcza ona ich gospodarkę, co udowodniłem przed chwilą. Będą więc dążyły do pokoju. Pokój jest im potrzebny do jak najszybszego wznowienia relacji gospodarczych z Rosją. Bez gazu z Rosji niemiecka gospodarka stacza się po równi pochyłej, nie mówiąc już o perturbacjach w eksporcie z Chinami, co też zostało zaznaczone. I teraz retoryczne pytanie. Czy ktokolwiek z Was słyszał o tych danych w konwencjonalnych mediach w Polsce?
No nie. Bo dziennikarstwo, jak i klasa polityczna w naszym Bantustanie są zbyt zajęte, aby cokolwiek przeanalizować. W jutrzejszym programie przeanalizujemy działania Amerykanów, również na podstawie oficjalnych wypowiedzi. Ale najpierw zakończmy wątek niemiecki w zderzeniu z Polską. Oto politycy PiSu nieustannie przekonują, że Donald Tusk realizuje niemiecką, a nie polską politykę. Ludzie z PO z kolei mówią, że chłop ma takie relacje w Rzeszy, że nic nam nie grozi. Jednak jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że Donald Tusk nie realizuje żadnej polityki. Ani polskiej, ani niemieckiej. Jego przyjaźnie są wyimaginowane. Bo w polityce rozumie się tylko jeden język. Jest to język siły. Czyli co mi dasz, jeżeli to zrobię? A dlaczego miałbym ci to dać? Dlaczego miałbym tobie coś dawać? Ponieważ dysponuję tym i tym, a jest to tobie potrzebne. I Niemcy dysponowały jeszcze do niedawna ważną dla nich rzeczą, na którą bardzo liczyli. Okazało się jednak, że ktoś wysadził tę rzecz w powietrze. Niemcy, jak wiemy, potrzebują taniego rosyjskiego gazu, aby obsłużyć swój przemysł, głównie chemiczny. Gaz nie popłynie, bo rura na dnie Bałtyku się zepsuła. Reakcja kanclerza Scholza na ten wybuch i wściekłość na Polskę po tym, jak się okazało, że... Zaraz zresztą powiem, co się okazało. Pokazują, że Berlin liczył na bardzo szybkie zażegnanie konfliktu. Chciał odbudować relacje z Moskwą i następnie wznowić dostawy surowców. Tydzień temu Der Spiegel, taka gazeta niemiecka, zamieściła na swoich stronach tekst, w którym wprost sugeruje, że rząd i służby w Berlinie są wściekłe na Warszawę oraz że nie zapomną Polakom tego, że w ich mniemaniu nie wywiązaliśmy się z prawnego obowiązku aresztowania poszukiwanego, jak powiedzieć, obywatela tego kraju, którego nazwy nie można wymawiać, a leży on nad Dnieprem, który to obywatel miał odpowiadać za wysadzenie rury Nord Stream 2. Niemcy sugerują, że władze w Warszawie mogły nawet ostrzec zamachowca. Relacje na linii Warszawa-Berlin, czy też Berlin-Warszawa miały ulec więc znacznemu pogorszeniu. I czy to właśnie z tego powodu zarówno Olaf Scholz, jak i Donald Tusk nie pojawili się osobiście w Poczdamie na wcześniej zapowiadanym rozdaniu nagród Media Award, którą prezes Rady Ministrów z Polski miał otrzymać za zasługi dla wzmacniania demokracji? Nagle pomimo wcześniejszych deklaracji kanclerz Niemiec musiał zrezygnować z uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagrody z powodu kolidujących terminów w swoim kalendarzu, a miało to miejsce zaraz po informacji dziennikarzy, że Polacy mieli pomagać, obywatelowi tego kraju, który z nami sąsiaduje od wschodu, w wysadzeniu tej rury w powietrze. I chwilę później okazało się również, jak kanclerz Scholz odmówił, że coś też wypadło Donaldowi Tuskowi i jak czytamy w komunikacie organizatora tej gali nagród, premier Donald Tusk nie mógł osobiście uczestniczyć w ceremonii wręczenia nagrody z powodu istotnych zobowiązań krajowych, które zostały przesunięte na 12 września. Bo ta nagroda miała zostać przyznana wczoraj i to spotkanie miało odbyć się wczoraj. A pytanie brzmi więc, cóż takiego wydarzyło się w naszym biednym kraju, kraju nad Wisłą, 12 września, że premiera nie mogło być na miejscu? Już sprawdzam i nie działo się nic szczególnego. Oczywiście, że w kalendarzach polityków czasem zachodzą pewne zmiany, ale równie prawdopodobne jest to, że mieliśmy do czynienia z wyraźnym komunikatem dyplomatycznym. Czym jeszcze zaskoczyli nas ostatnio partnerzy zza Odry? Zresztą nie tylko nas. Otóż bez żadnych konsultacji przyjacielskich, przecież przyjacielowi powinno się mówić wszystko, prawda? Wprowadzili tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach lądowych Niemiec. Dotychczas te kontrole były wyrywkowe. Teraz są stałe. Kontrole, które ograniczają liczbę osób wjeżdżających do Niemiec bez wiz, będą częścią działań mających na celu ograniczenie nielegalnej migracji i przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony islamistycznych grup terrorystycznych i transgranicznych organizacji przestępczych. Takie informacje przekazano Reutersowi. Więc znowu, partnerzy powinni chyba się informować o takich rzeczach, prawda? Przecież mają one ogromny wpływ na gospodarkę, na przepływ ludzi, mieszkańców przygranicznych miejscowości pracujących w Niemczech i odwrotnie. To na linii Polska-Niemcy. Ale w całej tej rozgrywce, która jak widać nas omija, bo w Polsce politycy zajmują się zupełnie czymś innym, są jeszcze Amerykanie, a może przede wszystkim
amerykańskie interesy, o których szerzej opowiem w jutrzejszym programie, powołując się na przesłuchanie przed amerykańską komisją do spraw sił zbrojnych Izby Reprezentantów, podczas którego to przesłuchania 10 kwietnia tego roku swój raport składał generał Christopher G. Cavoli, dowódca sił zbrojnych USA w Europie i naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie. I mowy o dążeniu do pokoju zarówno w zeznaniach wojskowych, jak i wypowiedziach kongresmenów podczas tego spotkania nie było. Zobaczcie, co udało nam się zrobić w minioną sobotę w Radomiu. Obiecałem, że Czuwaj będzie wychodził również poza internet i tak też się stało. To, co zrobiliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i sądzę, że powinno być gotowym wzorem do kopiowania przez patriotów w całym kraju. Niektórzy mówią, co robić, panie Marku? No to zaraz pokażę, co robić. Po prostu bierzcie i kopiujcie. Wpadłem na pomysł organizacji Festiwalu Sąsiedzkiego, aby na nowo zbudować relacje i więzi pomiędzy Polakami. Na razie tymi, którzy mieszkają w najbliższej sobie okolicy. Na małą skalę. No ale od czegoś trzeba zacząć. Za chwilę puszczę wam nagranie z naszego wydarzenia, ale najpierw powiem, czym ono było i po co ono było. Otóż powiedziałbym tak, określając to zdarzenie, ten festiwal, że takiej Polski chcemy, takiego miasta chcemy. Chcemy bezpieczeństwa i miłości, chcemy odpowiedzialności jeden za drugiego. I ulica Rwańska, która jeszcze niedawno była w Radomiu miejscem pełnym przestępstw, chcemy, żeby dziś była ulicą dobrosąsiedzkich relacji Polaków, którzy chcą żyć bez obaw o swoje życie i zdrowie, również ze strony tych, którzy do nas przybyli, jak i tych, którzy żyją tutaj z nami od dawna, a nie potrafią się zachować. I nie chcą być częścią społeczeństwa. To jest właśnie druga strona Czuwaja, ta lokalna. Obiecałem, że będziemy wychodzić do ludzi, animować, wspierać lokalne środowiska. Tak też się stało. No i wyszło nam chyba. Nikt nam nie... Ciao! Prosi o pizzę. Nikt nam nie uwierzy, że to jest sąsiedzkie no to spotkanie. Może Monika, tak pokaż, jak to wygląda. Są zawsze proszeni przez dzieci, żeby jeszcze... Że ten festiwal sąsiedzki, który tutaj zorganizowaliśmy, jest festiwalem oddolnym, wynikającym absolutnie z potrzeby serca i poznania się wspólnie na jednej ulicy. Stąd plakat, który Państwo widzą z tyłu za plecami, który też przygotowaliśmy. Zawiesiliśmy po całym mieście. Tak, po całym mieście rozwiesiliśmy te plakaty. Kultura na ostro. Rwańska była ostrą ulicą, tutaj było dużo przestępczości. Dzisiaj kultura ma tutaj zwyciężyć. Chcemy czuć się tutaj bezpiecznie. I bez względu na to, czy to niebezpieczeństwo. Także wybaczcie nam wszelkiego rodzaju niedociągnięcia i jakieś niedogodności, które mogą was tutaj spotkać, dlatego że robimy to po raz pierwszy. Ale cel jest taki, aby festiwal Kultura Rwańska na Ostro był festiwalem cyklicznym, ale już dużym festiwalem z zamknięciem całej ulicy, z orkiestrami nowoorleańską na początku, z muzyką wsi radomskiej gdzieś 40 metrów później. Tam tańczymy całą noc i proszę robić sobie tutaj zdjęcia, bo nikt nam nie uwierzy, że jest to inicjatywa sąsiedzka. Oddolna i będziemy spotykali się tutaj częściej, bo chcemy się widywać i mówić sobie dzień dobry, stąd hasło naszej imprezy. Spotkajmy się na Rwańskim. Tutaj już nikt Państwu krzywdy nie zrobi. Nie przestajemy i w przyszły czwartek, 19 września o godzinie 18 spotykamy się ponownie w pubie Jama przy ulicy Rwańskiej 19, tym razem na spotkaniu poświęconym historii tej pięknej, średniowiecznej ulicy Rwańskiej właśnie, no i w ogóle ziemi radomskiej. Więc kto z Radomia i okolic, niech przybywa czwartek, 19 września, Rwańska 19, pub Jama. Pamiętajcie, że wszystkie działania, które podejmujemy zarówno w internecie, jak i poza nim, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie nasi mecenasi, którym jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. A na odchodne. Eksperci. Psia ich jucha. Od początku wojny wielu z nas mówiło, że potrzebny jest nam pokój, a nie wojna. I nie potrzebowaliśmy do tego żadnych specjalizacji. I za te słowa w tamtym czasie i za to nawoływanie byliśmy nazywani ruskimi agentami. Dziś to samo, czyli o konieczności zakończenia wojny, mówi kanclerz Niemiec
Zresztą nie tylko on. Od początku wojny ci sami i kolejni eksperci wieszczyli też klęskę Rosji. Dziś z kolei słyszymy o eskalacji do tego stopnia, że możliwy będzie odwet na Rzeszów. Nie do przewidzenia to było? To samo głosiliśmy wbrew ekspertom w kwestii nielegalnej i wychodzącej poza wszelką kontrolę legalnej imigracji. Iluż specjalistów w mainstreamie od porannych programów po wieczorne rozmowy opowiadało o dobrodziejstwach, którymi zostaniemy obdarzeni w wyniku przyjazdu tutaj taniej siły roboczej. Wtedy też mówili, że ruska agentura. No inna sprawa, że spora grupa cwaniaczków z Warszawki, nie mylić z Warszawą, każdego dnia przyklejała do czoła wszystkim innym czerwone łatki agenturalności, a sami w tym czasie afirmowali prawdziwego rosyjskiego szpiega i pomagali mu dostawać się na salony. Pamiętacie, tak? Jakież zdziwienie i przestrach musiał zapanować wśród inteligencji urojonej, gdy zobaczyli swojego hiszpańskiego kumpla witanego przez Władimira Putina na płycie moskiewskiego lotniska. Tymczasem minęły 2 lata i okazuje się, że to właśnie pokój, a nie wojna, jest dzisiaj w interesie Ukrainy, co wyraźnie artykułuje kanclerz niemiecki. Pamiętajmy jednak, że dynamika sytuacji sprawia, że każda decyzja w tej sprawie i każde stanowisko poważnych państw zmieniają się z tygodnia na tydzień, bo nikogo nie interesują żadne ofiary. Nigdy w dziejach nie interesowały. Świat jest pełen ofiar. Codziennie od wschodu do zachodu, od północy na południe ktoś ginie w jakiejś wojnie. Tak ten mechanizm został skonstruowany. Są tylko interesy. Oczywiście człowiek zaczyna być przerażony dopiero wtedy, gdy strzały padają w jego bezpośredniej okolicy, gdy do napadów, rozbojów i prób zabójstw dochodzi w jego własnym, a nie sąsiednim mieście. Wojna jest straszna i niszczycielska. I właśnie przez ten przestrach skupia uwagę opinii publicznej najbardziej. Ale są przecież ważniejsze rzeczy, do których dochodzi za jej kulisami. Tylko naiwni, niedojrzali politycy fascynują się bieżącym jej przebiegiem. Prawdziwi mężowie stanu już kilka dni po wybuchu wojny budują nowe strategie. Kalkulują, do czego może ona doprowadzić, liczą straty, zyski oraz koncypują, jak odnaleźć się po tej wojnie, kiedy już się zakończy. W latach 70. kabaret Salon Niezależnych, a trzeba wiedzieć, że kiedyś to były kabarety ostre jak brzytwa, pełne dogłębnych ukłuć i bezkompromisowe w swym przekazie. I ten kabaret w jednym ze swoich utworów mówiących o tym, co media robią z ludźmi, powiedział bardzo mądrze. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci. Zastrzelonych pod Nairobi pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. I taka jest też wojna. Niechęć do Putina za chwilę minie. Minie i znów zamieni się w ciepłą relację, gdy ogłoszą pokój albo zawieszenie broni. Pół roku w mojej ocenie wystarczy kanclerzowi Rzeszy, aby wysłał pierwszą delegację w sprawie uruchomienia Nord Stream 2, bo gospodarka niemiecka potrzebuje rosyjskiego gazu tak jak kaniarz dżdżu. Tymczasem była wojna, jest wojna i zaraz będzie po wojnie. Chyba że najpierw zacznie ona eskalować poza obecne granice. Oby nie. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.